Witam serdecznie. Tym razem pokażę, jak upiec pyszne i proste ciacho ze śliwkami. Składniki potrzebne do przygotowania ciasta znajdziecie Państwo w opisie pod filmikiem. Ciasto możemy przygotować ręcznie lub mikserem. Ja przygotuję mikserem. Wszystkie suche składniki i masło przekładam do miski i przez chwilę miksuję, tak żeby powstały grudki przypominające kruszonkę. Następnie dodaję jajka i jeszcze przez chwilę miksuję, tak żeby składniki się połączyły. Po połączeniu się składników sprawdzam, czy ciasto nie jest za suche. Jeżeli w dotyku przypomina plastelinę, to znaczy, że ciasto jest dobre, ale jeżeli jest za suche, to możemy dodać łyżkę śmietany lub wody i jeszcze przez chwilę miksować do połączenia się składników. Następnie ciasto wykładam na blat lekko podsypany mąką i formuję kulkę. Z której odcinam około 1/4 ciasta, oba kawałki ciasta wkładam do osobnych woreczków, mniejszy kawałek ciasta wkładam do zamrażalnika, większy do lodówki na około 30 minut. Po około 30 minutach schłodzone ciasto rozwałkowuję na wielkość foremki. Aby łatwiej było mi je rozwałkować, blat i wałek posypuję mąką. Rozwałkowane ciasto przenoszę do foremki wyłożonej papierem do pieczenia i wyklejam foremkę ciastem. Nadmiar ciasta odcinam i dodaję do ciasta, które jest w zamrażalniku. Ciasto w foremce nakuwam widelcem i wstawiam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na środkową półkę. Piekarnik mam ustawiony na grzanie góra-dół bez używania termoobiegu. Ciasto będę podpiekała 15 minut, tak żeby się lekko zrumieniło. Następnie na podpieczone i gorące ciasto układam umyte i wydrylowane śliwki. Śliwki układam skórką do dołu. Następnie śliwki opruszam mąką z cukrem, pudrem i cynamonem. A na górę ścieram zamrożone ciasto. Tak przygotowane ciasto wstawiam ponownie do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na środkową półkę i ciasto jeszcze piekę około 30 minut. Upieczone ciasto od razu wyjmuję z foremki i odstawiam do wystudzenia. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Ciacho ze śliwkami jest gotowe. Życzę udanego wypieku i smacznego.